dressed up as a sex toy. So dark. You sure you're not from the DC universe? Maj to kolejny ciekawy miesiąc dla kinomaniaków. Sprawa wygląda jasno. Wy oglądacie ten filmik po to, by dowiedzieć się o nowościach kinowych, a ja jestem od tego, by wam o nich opowiedzieć. Zatem bez zbędnego przedłużania, ja jestem Sznikiel, a to jest 10 najciekawszych premier kinowych na miesiąc maj 2018 roku. Tomorrow I leave, with or without you. Edward i Rachel to rodzeństwo bliźniaków zamieszkujące mroczną posiadłość, która najwyraźniej ma kilku mieszkańców ekstra. Tak przynajmniej mówi legenda, przez którą lokalni mieszkańcy unikają jej jak ognia. Jednak do czasu, gdy jeden z nich zakochuje się w Rachel, postanawia rozwikłać zagadkę domostwa, jednocześnie łamiąc pewien specyficzny pakt i karuzela grozy rusza z kopyta. Na horror The Lodgers Przeklęci wybierzemy się 4 maja. Honey, Mitch, those are your daughters. Wszyscy wiemy, jakie są amerykańskie komedie dla nastolatków. To wyszukane produkcje z głęboką warstwą psychologiczną, traktujące o istotnych sprawach. Ta jasne. 4 maja do kin trafi film Strażnicy Cnoty, w którym rodziciele będą próbowali ocalić dziewictwo swoich pociech, które zostaje wystawione na ciężką próbę noszącą nazwę Studniówka. W jednej z głównych ról zobaczymy legendę WWE, Johna Cenę. Fast and the Furious is completely unrealistic. It's not a documentary, I get that. Kolejna propozycja i kolejny interesujący horror. Dwie siostry, stary dom i koszmar z dzieciństwa, który nie ma prawa się powtórzyć. Ale czy aby na pewno? Powroty potrafią być bardzo bolesne i obie przekonają się o tym na własnej skórze. Wokół filmu Ghostland zrobił się szum ponad rok temu, gdy jedna z aktorek w wyniku niedbalstwa na planie doznała trwałego uszkodzenia twarzy. Film z premierą 4 maja. Are you gonna let me die alone? Cena to nie jedyna gwiazda wrestlingu, jaką przyjdzie nam podziwiać w kinach w tym miesiącu. 11 maja premierą ma Rampage, Dzika Furia z Dwaynem The Rockiem Johnsonem w roli głównej. To ten mniej owłosiony. Davis opiekuje się srebrno-grzbietnym gorylem, który na skutek nieudanego eksperymentu nabiera gargantuicznych rozmiarów i zdeka się w kurza. Sami byście się wkurzyli, gdybyście w krótkim czasie przytyli kilka ton. Sprawę komplikuje fakt, że Małpiszo nie jest jedynym stworzeniem, którego rozmiary przekroczyły normy zdrowego rozsądku. Prawdziwa historia to thriller psychologiczny od Romana Polańskiego z premierą 11 maja. Ceniona pisarka zmaga się z brakiem twórczej weny. Wtedy niespodziewanie w jej życiu pojawia się kobieta, która przyniesie ze sobą wiele zmian. I to niekoniecznie takich, jakie by sobie życzyła. W misternie tkanej sieci intryg i kłamstw trudno jej będzie dostrzec prawdziwe oblicze swojej fanki. Elle a mordi à l'hameçon. Bonjour tout le monde, nous sommes Acte Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Francja trochę się nam rozhulała w zestawieniu, ale obiecuję, że to już ostatnia propozycja z nadsekwany. 11 maja do kin zawita dramat 120 uderzeń serca, opowiadający o walce, jaką na początku lat 90. prowadzili aktywiści organizacji ACT UP z koncernami farmaceutycznymi. Jej celem było zwiększenie świadomości obywateli na temat AIDS i próba zahamowania epidemii, jaka w owym czasie zalała ulice Paryża. W Cannes film zdobył aż 4 nagrody. A moi de ma vie, je suis sans repos, c'est tout. Voilà comment ça se résume. 14 września 1943 roku nasz transport wjechał na małą, zapomnianą stację kolejową. Sobibór, mający premierę 11 maja, to poważniejsza propozycja oparta na faktach. Jest to historia buntu w tytułowym niemieckim nazistowskim obozie zagłady, jaki miał miejsce w 1943 roku w wyniku bestialskich praktyk strażników. Film opatrzono bardzo brutalnymi zdjęciami, w związku z czym jest on skierowany do dojrzałego widza. Chcieliśmy zabić ich wszystkich. Do you know what a night nanny is?
Tym razem mam coś dla prawdziwych superbohaterek. Film Tully to komedia o trudnym i pełnym poświęceń życiu matki. Marlo jest matką, żoną i panią domu. Podporządkowując całe swoje życie dzieciom, czuje się wypalona i zmęczona. Wszystko zmienia pojawienie się w domu młodej, przebojowej opiekunki, która przypomni jej na nowo, jak to jest mieć 20 lat i nauczy ją cieszyć się ze swoich cudownych dokonań. W rolach głównych Charlize Theron oraz Mackenzie Davis. Premiera 11 maja. You're convinced that you're this failure, but you actually made your biggest dream come true. Fuck it. It's showtime. Don't call it a comeback! Wiem, francuskie dramaty i amerykańskie komedie. A gdzie coś, co tygryski lubią najbardziej? No, to teraz moment, na który czekaliście. 18 maja to dzień premiery drugiej części filmu Deadpool. Tym razem nasz tytułowy bohater stanie oko w oko z drugim, najtwardszym podróżnikiem w czasie. Pierwszym był oczywiście Terminator i będzie musiał skompletować legendarną grupę X-Factor. Naparzanie krew i czwarta ściana w gruzach. To tak w skrócie, film tylko dla dojrzałych widzów. Power, you want to tell us about? I don't have one. I just saw the ad. You're in. You might wanna buckle up, baby. Gwiezdne Wojny czy Star Trek? Fani obu spierają się już od wielu dekad o to, która seria jest najlepszą międzygalaktyczną opowieścią dla nerdów. 25 maja Disney dołoży swoją cegiełkę w tej dyskusji dzięki premierze spin-offu Star Wars o podtytule Han Solo. Pewnie was nie zaskoczę, informując, że film opowiada o losach legendarnego awanturnika Hana Solo i jego wiernego kompana Chewbacki. Poznamy go jako młodego drania stawiającego pierwsze kroki w przemytniczym półświatku. Zapraszam w nadprzestrzeń, to znaczy do kina. I to by było na tyle. Zapraszam was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. A ja żegnam się już z wami. Do zobaczenia. Pa, pa.